Mandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, i zaczynamy kolejny odcinek z Forza Horizon 5 z nowej playlisty festiwalowej, ale tym razem zajmiemy się, o proszę, jak ładnie, po lewej stronie, zajmiemy się zadaniem, poszukiwaniem skarbów. No nie wierzę, na każdym odcinku dostaję strzała od, tutaj od trafików, od drivatarów. Dostaniemy strzała, kurde, co ja gadam. Zajmiemy się zadaniem, poszukiwaniem skarbów. Przechodzimy do zadania, dobra, ale się zamieszałem, zamotałem. Ale te czaszki, kurczę, fajnie wyglądają podświetlone. Ale gada ta korwet. O proszę, i tu kolejne światełka, ale ładnie, no to widzicie. No dobra. Playlista festiwalowa i mamy tutaj poszukiwanie skarbów w dobrych nastrojach. Wyjdź na prowadzenie prześcigając rywala, w końcu uczeń może być lepszy od mistrzowskiej Mazdy. I teraz tak, trzeba sobie wybrać Mazdę. RX-7 dokładnie i zaraz wam powiem, która Mazda. Mazda RX-7 Spirit R-Type A 2002 rok. Nie wiem, czy działa z tą Mazdą. Na pewno będzie działać z tą Mazdą. I teraz musimy pokonać rywala. Ja mam tuning zrobiony na A800. Nie wiem, czy będzie działać na tuningu A800, czy trzeba mieć fabrykę. Zobaczymy zaraz, się przekonamy. Wiadomo, jeszcze tego nie testowałem. No nie mam zaliczonego tego zadania, że niby to już zrobione. Jeszcze raz, wchodzimy sobie do menu, klikamy sobie online, rywale, rywale Horizon, wyścig drogowy możemy sobie wziąć, albo wyścig uliczny, jak chcecie, bierzemy sobie drogowy, wybieramy sobie trasę, dowolną trasę, która nam najbardziej pasuje i chcemy sobie ją polecieć właśnie tą Mazdą. Przykładowo może być coś ciekawego, żeby nam się dobrze jechało. Niech będzie ten. No i mamy tą Mazdę w A800. Wybieramy sobie rywala w A800. Poczekajcie, mogę sobie tutaj wybrać teraz. Zmień rywala. Możemy sobie teraz wybrać rywala. Ale rywala nie musimy sobie wybierać, bo musimy pokonać dowolnego rywala. Niekoniecznie on musi być też Mazdą. Więc wybieram swoje auto. I lecimy. Zobaczymy, czy zadziała. Mówię, to jest dosyć skomplikowane zadanie. Z tego, co już się orientuję, różnie ono działa różnym osobom. Każdy podchodzi do tego tematu inaczej, więc zobaczymy, czy nam się uda. Z tuningiem V800 poziom trudności rozpocznij. Zobaczymy. Ja nie mam tutaj, kurczę, żadnej kontroli trakcji ani nic. O kurczę, jak wyrwał. Dobra, jedziemy. O kurde, jak ona się ślizga. Nie! Dobra, jeszcze raz. Ruchom ponownie zawody. Ja pierdykam, co ja mam tu za tunik na tej Mazdzie? Będzie masakra. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Sorry. Sorry, to nie są rysowne. Ale głupi. Dobra. Dobra, tu już mamy rywala za sobą. On i tak zrobił nieczysty przejazd, więc jak my zrobimy czysty przejazd... Uoleż. Z dupy tunik mam na tej Mazdzie. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za tunik, ale ona w ogóle nie klei do nawierzchni. Muszę dużo wcześniej hamować i bardzo delikatnie na zakrętach uważać, bo mnie wynosi. Mam nadzieję, że to zadziała.
No dobra, pokonaliśmy go bez problemu. Pokonujesz, odbierz nagrodę. Teraz zobaczymy, czy moja teoria się sprawdzi. Jest! Mamy to, wyzwanie skarbów ukończone. Czyli totalnie inni się mylą. Możemy mieć dowolny tuning. Ważne, żeby w tej samej klasie pokonać rywala. I dowolnego rywala, nie musi to być rywal, który też jedzie Mazdą RX-7. Ta-da! No i dobra, więc pamiętajcie, wybieramy Mazdę RX-7 Spirit R-Type A 2002 rok, możecie mieć dowolny tuning, możecie mieć w B-klasie, w A800, klikacie sobie tutaj online, rywale i tak dalej, a teraz wam pokażę, gdzie się znajduje skarb. Jeszcze jedno, playlista i teraz nam się tutaj zmienia podpowiedź, widzicie w takiej bramie, można powiedzieć, stoi ten skarb i już tutaj się cepniemy, tam gdzie on się znajduje, widzicie, mamy tutaj Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato chyba się czyta, tak, zaraz mnie będą poprawiać wszyscy. I skarb się znajduje w tym okręgu, a dokładnie musimy zrobić tak, że jak widzicie tą drogę, która biegnie tutaj z tej szutrowej w dół, ona idzie po linii prostej, tylko tu tam zasłania nam ta tabliczka. Idzie ta linia cały czas w dół. Kurczę, no mi tu przeskakuje na ten wyścig. To zróbmy sobie tak, zrespimy się trochę wyżej, ale będziemy musieli jechać tą drogą w dół. Do samego końca. Ale długo to przenosi. No i dobra, jesteśmy. Pyk, w którą stronę nas zrespiło? Musimy zawrócić. Ja pierwszy, co tu się dzieje? Jeszcze mi ten, rozwalam kurczę skarb. Zjeżdżamy do samego końca. I już mamy nasz skarb. Ja oczywiście muszę sobie zrobić zdjęcie, więc musicie dać mi sekundę. Dajcie mi sekundę, zrobię sobie zdjęcie na miniaturkę i lecimy z rozwalaniem i zaliczeniem zadania. Także robimy zadanie, zaliczamy, rozwalamy i mamy, proszę bardzo, hops. 100 tysięcy kasiorki nam wpadło. A nie dostałem powiadomienia, jeszcze tutaj raz sobie sprawdźmy. Zadanie zaliczone, mam nadzieję, że każdemu pomogłem. Zostawcie łapkę za pomoc, za wsparcie kanału. Zostawiajcie te łapki, piszcie w komentarzach. I walcie w suby, walcie w dzwony. Strzałeczka, do następnego, cześć.